Dzień dobry, trenerze. Witam serdecznie. Jak samopoczucie? Fantastycznie. Zaczynamy dzień? Zapraszam bardzo. Dawajcie. Czyli to jest trenera Królestwa tutaj, tak? Tak, to jest tutaj moje centrum dowodzenia. Bardzo dobrze się tutaj czuję. Mam współlokatora, którym jest trener Opaliński. Ja zajmuję się bramkarzami. Trener pomaga trenerowi Kuzerze. Wspólnie tutaj pracujemy w tym pokoju. Trwa rywalizacja. Mamy tutaj z jednej strony doświadczonego bramkarza, jakim jest Konrad, i Marcel, młody, gniewny, który walczy tutaj o swoje. Myślę, że oni dowiedzą się, zanim państwo się dowiedzą, więc wypada, żeby tutaj chłopaki wiedzieli. Myślę, że rywalizacja trwa. Ten tydzień jest również dla nich ważny. Ważna była również gra kontrolna. Odpowiedź praktycznie już powolutku się nasuwa, ale ten tydzień jeszcze może przynieść wiele nowego. Jest brygada. Dobry trenerze. Żołnierze. Lamborghini. To jest kluczowe, bo ta nasza filozofia pozwala to, że jesteście bardzo dobrze zawsze ustawieni. Tak, no właśnie czułem z meczu, że jestem dobrze ustawiony. No tak, bo byłeś bardzo dobrze ustawiony i teraz on miał ciężko znaleźć miejsce, żeby no, żeby na długi się złożył, nie? On się złożył na długi, no. Przechodzimy do zapyta. Zapyt, dobre czytanie gry, zarządzanie, długa piłka. Jesteśmy na połowie przeciwnika. Ok, zapyt, tu jest dobre ustawienie. Obrona, bardzo ważna piłka, to kluczowa piłka. Asymilowałeś mu, nie? Tak. Okej. Okay. Dobra, no kluczowa obrona, wygraliśmy mecz. Optymistycznie patrzymy w przyszłość, panowie. Ostatnia prosta. Wszystko jeszcze jest możliwe. I zgodnie z planem idziemy teraz na salkę. Zaraz nas pana grylasz. Się profesjonaliści przygotowują. Nie, Adziu? Profesorem się. Od tego się zaczyna. Let's go, ale nie było w Pierusie. Kamera była, tak? Co? Kamera była. Nani! Się zamaskowałeś? No i kość widzieliście. Zdrowie dbamy, nie? Dokładnie, nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. Taka pora. Trzeba się poubierać. I dwie małe bramki. I dobrze rozgrzać. No dokładnie. To już było. Ale nie ma co narzekać. Jest piękne boisko. I tak. Słuchaj, robisz to, co lubisz, nie? Dokładnie. Nie jeden by się zamienił, tak po prawdzie. Dokładnie, dlatego trzeba się cieszyć z każdej chwili i wykorzystywać. Zapyt. Piłki, 16 metr. Dobra. Żadna nie wpadnie z nich. Słyszycie? Ja to po cichu tak, towarzysze, wiesz. Obserwuję. Trzeba się dobrze przygotować na niedzielę. Myślę, że wszyscy w Kielcach czekają na ten mecz. Mamy dobry tydzień przed nami. No to mam nadzieję, że zrobimy to, na co wszyscy czekamy. Kiedy, jak nie teraz? No, oczywiście. Trzeba zacząć dobrze i myślę, że na pewno będzie nam zdecydowanie łatwiej. A wszyscy w Kielcach nas wierzą. A najważniejsze jest, że my wierzymy w to, wierzymy. Jest kontura? Tak. 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 Pa. Przytrzymaj na twarzy, trzymaj. Okej. Okay. Poszło. Pas.
Tak! Brawo! Daj! Daj! Pozycja, hop, odbij! Dobrze. Zagram wodzik. Pozycja. Odbij się. Okej. Dobrze, petarda. Bellissimo! Boż! Wakacje! Bella! Bravo Lamborghio! Jak tam zapyt po treningu? Dobra robota? Bardzo dobra. Zrobiona robota. No, a jeszcze nie koniec, bo jeszcze czekają nas zajęcia na siłowni, dzień siłowy. No i wtedy dopiero można będzie powiedzieć z satysfakcją, że robota zrobiona. Jeszcze nie, ale na razie idzie wszystko w dobrym kierunku. Dobry trening na boisku. Jak tam Fori? Pobrudzony, czyli robota zrobiona? To, że pobrudzony nie znaczy, że dobrze zrobiona. To wszystko zweryfikuje liga. Trening jest treningiem, a nie ma co ukrywać, że wszystko zweryfikuje liga i myślę, że to da odpowiedź, ale no troszkę tego było, ale no mówię, najważniejszą weryfikacją jest boisko, bo dużo możemy mówić, ale weryfikują nas wyniki i zrobimy wszystko, żeby nikogo nie zawieść. Myślę, że solidny dzień, akurat to był trening wprowadzający, jeśli chodzi o bramkarzy, była to technika, taktyka, więc bardzo spokojnie rozpędzamy się dopiero początek tygodnia i myślę, że cel został zrealizowany, bo tutaj głównie chodziło mi o taktykę, o pozycjonowanie, o ustawienie się dzisiaj w bramce, a teraz jeszcze mamy ostatnią część treningu, czyli siłownię. Dzisiaj jest bramkarski dzień, nie? Zdecydowanie. Codziennie jest bramkarski dzień. Jakie tam wesoły, puni entuzjazmu, nie? Dlatego dodatkowe siłownie. Dlaczego troju z nami nie pokazać, jak bramkarze pracują?